Sterownik Rolet STR3 Pico. To miniaturowy sterownik Rolet. Montowany jest w puszce podtynkowej FI60. Sterownik ten przeznaczony jest do sterowania rolet, żaluzji oraz innych urządzeń napędzanych silnikiem elektrycznym, takich jak bramy, karnisze, markizy. Do zacisków 1 i 2 podłączamy zasilanie. Napięcie 230 V prądu zmiennego. Sterowanie odbywa się za pomocą łączników chwilowych, tak zwanych dzwonkowych. Wejścia sterujące sterownika podzielone są na dwie grupy: sterowanie lokalne i sterowanie centralne. Do przewodów wystających z obudowy, oznaczonych jako przyłącze 3 i 6, podłączamy sterowanie lokalne. Do sterowania lokalnego można podłączyć pojedynczy lub podwójny przycisk sterujący. Jeżeli mamy przycisk chwilowy jednoklawiszowy, podłączamy go do trójki. Jeśli mamy przycisk chwilowy dwuklawiszowy, podłączamy go do trójki i szóstki. Podłączając łącznik podwójny, uzyskujemy możliwość oddzielnego sterowania podnoszeniem i opuszczaniem rolety. Do zacisków 4 i 5 podłączamy sterowanie centralne, przycisk chwilowy dwuklawiszowy. Ruch rolety wyzwalany jest poprzez podanie potencjału N do któregoś z wejść sterownika. Zaciski 7 i 8 to podłączenie rolety, żaluzji lub innego urządzenia. Krótkie naciśnięcie przycisku, około pół sekundy, załącza roletę na zaprogramowany czas. Jeżeli naciśnięcie przycisku nastąpi w momencie, gdy roleta jest już w ruchu, to nastąpi jej zatrzymanie. Długie naciśnięcie przycisku, powyżej pół sekundy, załącza roletę na czas, gdy przycisk jest naciśnięty. Ta funkcja umożliwia na przykład regulację nachylenia lamelek. STR3 Pico wyróżnia się wielkością. Jest najmniejszym z naszych sterowników roletowych. Z łatwością mieści się w puszce instalacyjnej FI60. Jego niewielkie gabaryty łatwo dostrzec w porównaniu ze zwykłym sterownikiem STR3P. Sprawdzi się szczególnie tam, gdzie pozostało niewiele miejsca na montaż sterującej elektroniki. Do sterowania centralnego zamknij, zacisk 4, możemy podłączyć dodatkowe urządzenia. Na przykład programator astronomiczny da nam możliwość automatycznego zamknięcia rolet, gdy zrobi się ciemno. Czujnik wiatru i czujnik deszczu zamknie rolety, gdy zacznie wiać zbyt silny wiatr, czy zacznie padać deszcz. Dokupując sterowniki systemu Eventwave lub Fox, uzyskamy możliwość grupowego zamykania lub otwierania z pilota albo z aplikacji w telefonie.